Dzień dobry. Jest to wiadomość do służb francuskich i państwa francuskiego. Powtarzam, jest to wiadomość do służb francuskich i państwa francuskiego. Dzisiaj jest niedziela, 27 sierpnia 23 roku. Powtarzam, dziś jest niedziela, 27 sierpnia 23 roku. Zaraz ten film opublikuję. Dzisiaj byłem w niedzielę po zakupy. Kupowałem żywność, także francuską. Kupiłem sobie cztery sery. Dzisiaj kupiłem sobie cztery sery. Jest to produkt, jak widać, francuski. Ok. Jest to produkt francuski. Zawsze kupuję kilka sztuk, żeby na cały tydzień po prostu mieć. Ok. Dobrze. A tu mam te, które już zjadłem z poprzedniego tygodnia, więc tak wygląda z tyłu. De Sante Cecile. To chyba będzie kod pocztowy 61700. Ok. Więc to jest produkt. O. 40, 56, 489, ok. Więc zobaczmy sobie, jaki jest numer serii. To jest numer serii A7 0923 i to jest numer serii, ok. Dziękuję. To jest z tego dobrze. Więc popatrzmy się tutaj. To jest A20, 923. Więc to patrzymy się na tutaj drugi. Okay. Więc tu mamy sery francuskie, które często od dawna kupuję, a to jest z innej serii. To jest z innej serii. Tego już zjadłem. Więc tu mamy datę ważności. 8 września 2023 rok. To tego już zjadłem. Tego typu sery też kupuję, ok? Tego typu sery też kupuję, ok? Więc kupuję produkty francuskie, żywność, spożywcze. Są dobre. Jestem z tego zadowolony. I teraz zmierzam do celu tej wiadomości, ok? Jest polski groźny bandyta. Międzynarodowy Magdalena Bruzgała-Kaliszewska, która zabrania mi kupować produkty francuskie. Powtarzam, jest jeden groźny polski bandyta międzynarodowy, który zabrania mi kupować produkty francuskie. Wino, sery francuskie i inne. Powtarzam,
jest jeden wyjątkowo groźny polski bandyta międzynarodowy, który zabrania mi kupować francuskie produkty. Więc proszę coś z tym zrobić i pogadać z tym groźnym bandytą, tak aby ona zaczęła rzeczywistość postrzegać w sposób właściwy. Jest to Magdalena Druzgała-Szczepanik-Kaliszewska. Powtarzam, jest to Magdalena Druzgała-Szczepanik-Kaliszewska. Lat około 54. Szczupła, niskiego wzrostu, nosi okulary oraz długie włosy. Można ją spotkać często we Wrocławiu przy ulicy Podwale 30, na pierwszym piętrze pokój 168. Tamtego groźnego bandytę polskiego można często spotkać. Wrocław, ulica Podwale numer 30, na pierwszym piętrze, pokój 168. Więc tam można pójść, pogadać sobie z nią, zacząć zadawać jej pytania i tak dalej. Poza tym można ją spotkać w innych miejscach we Wrocławiu. Wrocław, Dolny Śląsk. W dzielnicy Stare Miasto można ją często spotkać, w dzielnicy Śródmieście i w dzielnicy Nadodrze. Nadodrze jest to ulica Pomorska, ulica Ptasia, plac Staszica. Tam jest przystanek autobusu K oraz 132, linie tramwajowe 14-24 oraz tego groźnego bandytę można spotkać także w mieście Dzierżoniu Śląski. Powtarzam, Dzierżoniu Śląski, osiedle Różane 7. Tam w okolicy osiedla Różanego numer 7 można tego groźnego bandytę międzynarodowego spotkać. Oraz tam w najbliższej okolicy tego osiedla i tego miasteczka na Dolnym Śląsku. Więc można z nim pogadać, z tym bandytą, tak aby on już przestał mi zabraniać kupować produkty francuskie. Sery francuskie, wino francuskie. Ok? Więc bardzo proszę pójść i pogadać z tym groźnym polskim bandytą, tak aby on zaczął postrzegać rzeczywistość w sposób właściwy. Bardzo dziękuję za przyjęcie do wiadomości tej informacji. Dziękuję bardzo.